Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutouto. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. No dobra. Co tam? Co u was? Taka postać po prostu zwijająca tą maskę. Podoba mi się. Ja trochę... To jest takie ładne, kiedy właśnie postać Prowdonica mówiła o tym, że mamy jeden cel, jesteśmy tutaj razem. Właśnie ten taki cień. Taki ul sound. Wydaje mi się, że jest ładne. I trochę zaczynam się brzydzić moją postacią, ale też gra mi się ją wspaniale. Filarionie, albo właściwie Jacku, czy to, że tę maskę tam zostawiłem, uważasz, że jest tak trochę wbrew temu twojemu zaklęciu na tej masce narzuconym? Trochę tak założyłem, że ona może być takim symbolem, pomnikiem tutaj, no nie? Prawdę mówiąc, na początku myślałem, że tylko ty ją widzisz, na zasadzie, żeby zobaczyć tą swoją ukochaną i twój wiersz, ale jak... Jasne. Julek ją ożywił i zostawiłem to tak. Zastanawiam się, znaczy, wydawało mi się niesamowicie logiczne, że jednak ci strażnicy, którzy mają znaleźć elfa, wezmą ją jako jakiś dowód czy coś takiego i to będzie u nich krążyć. Mhm. A więc, że to wpuszczę, no nie powiem, że truciznę, antybiotyk. Mhm. W ten układ. No, to mi się wydało trochę dziwne, że oni to, super ważny dowód, absolutnie taki kluczowy, tak, że leżał bez ludzi. Trochę... Jak rozumiem, to się stało nie tyle dowodem, co jakby sztuką, tak? Więc tak trochę na takim metapoziomie raczej, który sobie rozumiem. Ale fakt, że no, niemożność przeczytania tego jadu, tej trucizny, troszeczkę zmniejsza jej wartość rzeczywiście. Więc trochę szkoda, ale z drugiej strony też mi się podoba, że ona jakoś tam funkcjonuje. To fajnie grzyb piszesz, że ona mogła być przybita do ściany. Ale no nie wiem, poszedłem spontanicznie, żeby jakby w to wejść, ale rzeczywiście uważam, że trochę to zmniejsza i skalę twojego pomysłu. Może uda się wymyślić nam substytut tego? No ale też trochę jakby podmiotowość graczy, tak? W sensie moc postaci Jacka zrobiła pewną rzecz, moja postać specjalnie chciała ją podbić tak bardzo hardkorowo i postać Jerzyka bardzo specyficznie i z premedytacją jakby chciała ją zabrać. Więc wydaje mi się, że tutaj cały czas działa pewna podmiotowość, ale może się mylę. Właśnie, bo ja miałem powiedzieć, że to, że ja mogłem tą maskę z powrotem zabrać, że ona tak się pojawiła w świecie, to akurat mi się wydaje, że no tak, no w pewnym sensie może zadziałałem wbrew
intencją Jacka czy Filariona, no ale to jest właśnie coś, co może gdzieś tam nas może poróżnić albo coś takiego. No to jak, wydaje mi się ciekawe. Jest, ja, Ulsaun jest zakochany w Filarionie, ale widać jest coś, co kocha jeszcze bardziej. Ewentualnie wziął tą maskę, żeby jakby spojrzeć jakby i trzymać go ze sobą. No też jakby czysto technicznie rzecz biorąc, postać Jacka Filarion zrobiła pewne dzieło sztuki i dopiero moja postać jakby rozprzestrzeniła to. Mhm. Więc jakby wydaje mi się, że te podmioty tutaj działają w ten sposób, że to działa tak jak jakby intended, jakby system chciał, tak mi się wydaje przynajmniej. No, mam nadzieję. Jeżeli nie, to chciałbym wiedzieć dlaczego. Wiecie co, wydaje mi się... czekajcie, bo teraz zajrzałem na wiadomości, które wysłaliście, ale ja ich nie czytam, tak czy teraz się zebrało. Zresztą to jest super fajne. Mam pewien pomysł. Nie lecę w to, żeby to działo dalej. Mam pewien pomysł, tak, Jacku. Moja intencja. Chcę sobie go przełożyć jeszcze, ale jest taka postać opisana w systemie, która jest dowódcą, dziwnym dowódcą Czarnej Straży. Taką nieumarłą drołką. A może jest tak, że na przykład ona, skoro tutaj przybyła, przeczytała tę maskę i na nią to działa, a ona jako szefowa całości, to może mieć wpływ na to jakby trochę większy i szerszy niż... wiesz, no niż gdyby przeczytało go kilkunastu pośredniejszych żołnierzy. I możliwe, że w związku z tym taki wpływ na nią zafunkcjonuje w świecie, w którym będziemy grali, tylko że kilka pięter niżej, tutaj na tej wytwórni, bo jak rozumiem, wy będziecie szli na górę do żarci. Co? Spoko. Dobra. No wszyscy razem chyba robimy tę rewolucję i mam nadzieję, że albo nam się uda przepięknie ją stworzyć, albo przepięknie zniszczyć się nawzajem. A ja mam wrażenie, że wszyscy razem jest totalnym mitem. Jestem wielkim fanem postaci Mal, tak swoją drogą. Chciałem to podkreślić. A, dziękuję. Chciałem to wypowiedzieć. A co myślisz, Mal, a właściwie Katana, o tym, że tego chłopca tam wziąłem? To jest ciekawe. Nie wiem, czy to jest możliwe mechanicznie, ale to jest bardzo dużo. Iglica jest taka też, że tak powiem, fabularna. Tu można wiele rzeczy żyć. No bo ty to zaproponowałeś, żeby te duchy jakoś tam wpłynęły na tego obę, no nie? Nie wiem, jak bardzo one mogą wpłynąć na światło. Mogę się z nimi komunikować, ale czemu nie? To wiesz, to od ciebie zależy. Ja tak chciałam, żeby wpłynęły. Nie spodziewałam się, że na przykład będą non-stop z nim. No ale z drugiej strony to jest taki dziwny, trochę magiczny świat, więc czemu by nie mogły zmienić tego chłopca? Chociaż on nie miał języka, ale z drugiej strony... Ale one mu zrobiły język. Przerobiły go. Tak, bo ja sobie zostawiłem notatkę po tej ostatniej sesji, że ten chłopiec gdzieś zafunkcjonuje jeszcze. Skoro wy go zostawiliście tam, to... Fajnie by było go wykorzystać, nie? Dokładnie tak. Jak taka strzelba czekowa właśnie. I teraz jak ty powiedziałeś, żeby te duchy wpłynęły na obę, pomyślałem sobie, a może one z nim pójdą tam na dół, jako ten chłopiec, jednocześnie tego chłopca trochę ratując, i on w postaci tego siostrzeńca, którego tak na bieżąco trochę wymyśliłem, właśnie zrobi to, o czym mówiłaś, czyli poniekąd pokaże, że mieliśmy rodziny, mamy sporo wspólnych cech, co może być niezłym rozpiździelem od wewnątrz. Dokładnie. Ja z jednej strony, Mal z jednej strony wie, że no, tu jest jakby druga akcja, druga strona rewolucji, druga twarz rewolucji tam na dole, ale z drugiej strony widzi, że na przykład jak do tego podchodzą inni, jak do tego podchodzi Oramina, jak do tego podchodzą, nie wiem, ten kurczę człowieczek, ten drow z namiotu, a jak do tego podchodzi Obek, który jest totalnie, jest po prostu takim... Chuliganem, jest takim fanatykiem, dokładnie. I to może zgubić wszystkich, więc myślałam, że właśnie coś takiego, co go będzie stopować, albo co da mu taki aniołek siedzący na jego ramieniu, który mu będzie mówić, popatrz na to trochę z innej strony, żeby nie był taki zaślepiony. Taka była moja intencja. No mi się ten pomysł bardzo podobał. Mam nadzieję, że tylko po prostu nie schrzaniłem tym chłopakiem. Kurczę, nie, no to było super w ogóle, ten pojawienie się tego chłopaka zaklętego w duchy, to było coś wspaniałego. Przydał się chłopak, go zostawić, nie?
No dobrze, drodzy państwo, czy macie jakieś spostrzeżenia, wrażenia, pragnienia na następną, najbliższą sesję? No ja się zastanawiam, w którą stronę pójdziemy, bo mam wrażenie, że rozminęliśmy się jakby z twoim planem, co jednocześnie mnie trochę ciekawi, a z drugiej strony jest mi przykro, więc ale, ale najbardziej mnie interesuje, prawda? Absolutnie nie musicie być przykro, bo ja nie miałem bardzo konkretnego planu. No, z samego początku mieliście opcję pójść albo na żercie, albo na wytwórnię. Braliście wytwórnię, teraz idziecie na żercie. No, naprawdę... A widzowie pisali, że się boją Filariona. Nie dziwię się, co to by się bał? Poety. Że jest straszny. W sensie... Tak, pan Filarion jest taką naszą Young Laosią. Bardzo szanowny. Piękno jest straszne. To jest odpowiednio piękne. No, czekajcie, bo co wy tu napisaliście mi, przepraszam, o tym, że stres 6-9 to jest średni, a nie największy fallout? A, czyli ja przesadziłem, tak? Z tym spalonym? Tak minimalnie, tak. Ja też muszę w ogóle sobie obczaić dokładnie, bo liczyłem na sam początku dziesiątki, raczej nic się nie stało, jeżeli chodzi o ten... opcje, ale to muszę ci później podać jakby moją jakby moje te, jak to się nazywa, reputację i tak dalej. A ja nie wiem, czy to nic nie zmieniło, tylko jakby źle to obliczyłem, ale to nic nie zrobiło żadnych konsekwencji. Mhm. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale tak jakoś miałem z tyłu głowy, że akurat w tym systemie jakoś mówią, że to mistrz gry zapisuje te rany graczy. Tak. Mhm. Powinienem to zapisywać, tak, ale jest to tak to poza nawykiem, że wsparcie stwierdzili, że to jest bez sensu. Że to jest część mechaniki, żeby gracze do końca nie widzieli, jak bardzo ich... No tak, ale właśnie w harcie obczaili, że to nie do końca działa z tego. W sensie, ja prawdę mówiąc, totalnie o tym nie pamiętam. Okej, okej. Ale ja mogę podać dokładnie, ile mam ran, bo wszystko sobie ładnie zapisałem. Niekoniecznie. Patrzę teraz na następstwa z tej średniej przegródki, które mogłem dać ci zamiast spalonego. Też są fajne. Ale dałem ci już spalonego i zostawiam to, bo to jest spalony. Ale już się zgodził. Nie ukrywam, że z wielką przyjemnością nie ukrywam, że poszedł do toalety, a potem wyskoczył do Jerzyka po moją ładowarkę, bo jutro muszę iść do pracy. Więc trochę fajnie, powinieneś przejść tak z okienka do okienka do Jerzyka od razu. To byłoby super. To poprosimy jeszcze pedeki i ja też już będę uciekać. Drodzy państwo, to nie trzymam was w ogóle. Pedeki są takie, że każdy z was wybiera sobie jedną z major abilities i tak jak teraz na początku następnej sesji to sobie omówimy. Dobra? Dobra. Okay. Dziękuję państwu bardzo za granie. Kill an idea. Dziękuję czatowi za oglądanie, a właściwie widzom i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dozo. Pa. Bang, bang. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.